Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne rybki na czytaniu ogólnym na miesiąc czerwiec bieżącego 2023 roku. Przypominam, że czytanie jest ogólne, może z Wami nie rezonować, ponieważ każdy z Was ma inną historię życiową. Zachęcam, żebyście sobie odsłuchali dodatkowo film ze swoim znakiem ascendentalnym, być może tam znajdziecie dodatkowe wskazówki, które uzupełnią to czytanie. Dzisiaj zrobimy sobie rozkładzik przy pomocy tarota pozłacanego w wersji królewskiej. Ta piękna talia dzisiaj Wam się tutaj przedstawi. Po rozkładzie wylosuję dla Was jedną kartę z przesłaniem z serii Potęga myśli, odnajdź siłę w sobie. No dobrze, kochani, karty były tasowane, więc już wszystko wiemy. Przechodzimy do rozkładu. Już tylko je przełożę i zobaczymy, co tam czerwiec ciekawego szykuje dla rybeniek. Energia, z jaką wkraczacie w miesiąc czerwiec. Głupiec. Piękne karty, naprawdę. Co pomaga bądź przeszkadza? Ile tu jest? Dziesiątka kielichów. Wasze działania w miesiącu czerwcu. Piątka buław. Co lub kto odchodzi do przeszłości? Kadzidło włączyłam, mnie przydusza trochę, ale zaraz się skończy. Ósemka kielichów. O kim, o czym rybka myśli? Co planuje, co analizuje w czerwcu? Rycerz buław. Połowa miesiąca. Giermek kielichów, czyli no tak, paś kielichów. Pierwszy raz robię nią rozkład tą talią, więc wybaczcie, kochani. Niby karty przejrzałam, ale to trzeba się do nich przyzwyczaić. Wasze czynniki wewnętrzne, czyli jak Wy czujecie i postrzegacie tą sytuację. Czwórka monet. Czynniki zewnętrzne, przyjaciele, znajomi, rodzina, współpracownicy i ich wpływ na Was. Trójka kielichów. Obawy bądź nadzieje. As buław. I koniec miesiąca. Wieża. Kochani, jakieś plany mogą ulec zmianie. W tle mamy kochanków. No dobrze, piękna karta. Już Wam ją bliżej pokazuję. Tak wygląda. Bardzo ładna talia. Bardzo chciałam ją mieć i dzieci mi ją sprezentowały. Już dużo, dużo wcześniej niż był Dzień Matki, bo ona sobie tutaj stała. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na filmach, ale mówię nie, dopiero na czerwiec robię nią czytania. No i dzisiaj macie, że tak powiem, jak to się mówi. O, słowo mi uciekło. Debiut, o, to chciałam powiedzieć. Dobrze, moi kochani, nowy jakiś początek, jesteście w karcie głupca. Boję się, że za namową rodziny bądź przyjaciół działacie, a nie myślicie, więc tutaj dużo ryzykujecie.
Oczywiście być może niektóre rybki przygotowują się do powitania w swojej rodzinie dzidziusia i być może w połowie czerwca będą narodziny. Prawdopodobnie będzie to dziewczynka, ale niekoniecznie, więc kochani, nie sugerujcie się. Może u córki się urodzi, może u wnuczki, ale powiększenie rodziny. Natomiast uważajcie, bo ten głupiec, no to jest lekkomyślny, niestety. Głupiec za bardzo jest naiwny, fascynuje się czymś nowym, ufa ludziom bezgranicznie, tak? Nie widzi żadnych pułapek, które mogą być nastawione na niego. Jest żądny przygody, niedoświadczony, no i czasami nie patrząc pod nogi może się potknąć albo wpaść w jakąś dziurę i się połamać. Na pewno zaczynacie coś od zera, coś od początku, więc tutaj jakiś nowy projekt, może nowa praca, może nowy związek, może właśnie narodziny dziecka, tak? Tylko cokolwiek będziecie działać, pamiętajcie, żeby to przemyśleć, żeby naprawdę się zastanowić, wybrać najlepszą opcję. Ja wiem, że rodzina, najbliżsi przyjaciele Was wspierają. Tutaj też macie jakiś cel życiowy. Może kupić mieszkanie, może nawiązać z kimś współpracę, może zrealizować jakieś swoje marzenia, wejść w jakiś nowy etap życia. Natomiast zastanówcie się dwa razy nad tym, żebyście po prostu dużo nie stracili, ryzykując coś. Jakieś takie beztroskie postępowanie, życie marzeniami, poczucie takiej zbyt wczesnej swobody w czymś, zwłaszcza w jakiejś trudnej sprawie, gdzie czujecie się pewni, że macie wszystko załatwione, że wszystko się dobrze układa, no zobaczcie, jest ta wieża. Więc tak jak tutaj szybko weszliście na tą górkę, możecie z niej szybko spaść i mocno się potłuc. Więc rybki, uważajcie, uważajcie. Tutaj dzieci mogą Was też zaskoczyć. No niestety, ta dziesiątka kielichów może być wsparciem, ale może być też przeszkodą, tak? Co pomaga bądź przeszkadza, więc rodzina może przeszkadzać. Może tutaj ktoś z przyjaciół przeszkadzać, ale wydaje mi się, że ta osoba dobrze chce dla Was, tylko to Wam się wydaje, że Wam marudzi, że Was w jakiś sposób zniechęca do czegoś, bo widzi, że być może właśnie zbyt naiwnie podchodzicie do jakiejś sprawy bądź do jakichś osób i jest takim z Waszym kołem zapasowym, znaczy nie kołem zapasowym, źle powiedziałam, takim ubezpieczeniem na życie. A Wy w tego nie widzicie, bo jesteście tak czymś zafascynowani. Więc tutaj uważajcie, żeby nie robić po prostu głupich rzeczy. Nie podejmować lekkomyślnie jakichś spraw. Najpierw pomyśleć, później działać. Dobrze. Zacznijmy od spraw zawodowo-finansowych. Być może nowa praca. Ktoś Wam złoży propozycję. Będzie konkurencja. Wiele osób chętnych na to miejsce. Nie zrażajcie się tym. Dlaczego? Bo do przeszłości odchodzi ósemka kielichów, więc no coś Wam nie pasowało, po prostu. Coś Wam nie pasowało, z czymś się nie zgadzaliście, być może wyrobiliście maksimum, jakie mogliście, współpracując z tą firmą. Kiepskie zarobki, zła atmosfera, no chcecie spróbować czegoś innego. Tym bardziej, że intuicyjnie już wiedzieliście, że za długo tutaj miejsca nie zagrzejecie, więc zmiana pracy. Niektóre rybki... Ojej, jak mnie dusi to kadzidło, muszę przesunąć. Tak akurat jakoś tu wieje wiatr. Śmieję się, jak to mam zamknięte, ale jakoś mi tu zawiewa na mnie. Dobrze, kochani, o czym myślicie rycerz buła? Więc tutaj być może no jakaś praca nowa, atrakcyjna, gdzie coś będzie się działo, gdzie będziecie mogli rozwinąć skrzydła, ale też oczywiście wyjazd. Być może praca za kółkiem, być może praca w jakiejś firmie transportowej, przeprowadzkowej, może jakaś własna siłownia, jakiś klub fitness, no coś, gdzie będzie dużo ludzi, gdzie będzie ruch i gdzie być może będziecie działać z pasją. Oczywiście w zgodzie też ze swoimi... ze swoim wykształceniem, ze swoimi takimi zainteresowaniami, tak? Dobrze. Połowa miesiąca paść kielichów.
Więc tutaj mogą się pojawić jakieś nowe propozycje, ewentualnie już ruszacie tu z nowym projektem. Nie wiem, czy to jest jakaś współpraca, bo mamy karty kochanków pod spodem cesarza, może z bliźniakiem, może z baranem. Czy być może macie jakieś dwie oferty i musicie dokonać wyboru? Może współpraca z partnerem życiowym, tak? Ale coś nowego się rozpoczyna, ale wy oczywiście jacyś jesteście no, przewrażliwieni, rozkapryszeni, marudni, niezdecydowani. Tutaj może być tak, że bardzo to przeżywacie. To jest wasza energia. Paź kielichów to jest wasza energia. No, paź zawsze chce spełniać swoje marzenia, więc być może już pierwszy krok do jakiegoś marzenia w połowie czerwca jest. Udane spotkanie z młodszą osóbką, jakąś dziewczyną bądź kobietką. Ona wam złoży jakąś fajną propozycję bądź pomoże wam znaleźć nową pracę, jeżeli jeszcze nie dokonaliście wyboru. Tylko znowu, że jest przy tym głupiec, więc tutaj nowa znajomość, nowa przyjaźń, nowa propozycja. Czy warto traktować to poważnie? No nie wiem. Tutaj o czym marzycie? Wasze nastawienie? No 4 denary, czyli mieć stabilizację finansową, tak? Mieć stałą pracę i też utrzymać to, co do tej pory nagromadziliście, a macie jakieś tam osiągnięcia, więc tutaj bardzo wam na tym zależy. Wiecie, że musicie oszczędzać, wiecie, że być może na coś długo oszczędzaliście, zbieraliście i być może teraz chcecie zainwestować w firmę, w jakiś kapitał, więc to wszystko musi być przemyślane. No, z zewnątrz macie 3 kielichy, więc tutaj ktoś wam kibicuje, cieszy się waszym szczęściem, trzyma za was kciuki. Jeżeli jakaś sprawa, która się toczy, która być może nawet jakieś spory sądowe, tak? Tu mamy tą piątkę buław, więc zamiar, no bić się o swoje, tak? Walczyć, a nie wiadomo jeszcze jaka jest ostateczna decyzja, bo być może jeszcze sprawa jest w toku, więc tutaj na pewno macie jakieś wsparcie wśród najbliższych. Dobre wiadomości, ukończenie jakiegoś projektu z sukcesem, tak? Więc tutaj otoczenie was bardzo wspiera, kibicuje wam. No właśnie, obawy, nadzieje, a z buław. Czy odniesiecie ten sukces? Czy ktoś doceni waszą pracę? Czy to, nad czym od dłuższego czasu pracujecie, zda egzamin? Czy rozwiniecie te skrzydła? Czy możecie jakiejś osobie tutaj zaufać? No niestety tutaj wieża jest, więc na pewno jakiś wyjazd nie dojdzie do skutku. Tak samo przeprowadzka. Zmiana planów, zrezygnowanie z czegoś, jakieś trudności, nagle coś wyskoczy, nagle coś się pojawi, ewentualnie no zupełnie nic z tego nie będzie. Więc tutaj może dopowiemy tą wieżę, o co tutaj chodzi. Teraz przejdziemy też do uczuć, bo tutaj też jest ciekawie. Rodzina przestrzega, nie wchodź w to, a ryba i tak wchodzi. Spotyka się na randkę, mimo że jest ktoś jeszcze. No, tutaj może być też rodzina twoja, tak? Rybko, może masz dzieci z poprzedniej relacji, albo jesteś w ogóle w związku małżeńskim, w którym od dłuższego czasu się nie układa. I tutaj być może, no... ktoś o was zabiega, bądź wy myślicie tu o jakimś lwie, baranie, bądź strzelcu, jakimś romansiku, bądź osobie, no, z którą spotykacie się. Na razie na randkach, ale no, jesteście bardzo zainteresowani czymś więcej, wieża. Diabeł. To dotyczy jakiegoś koziorożca. Tutaj być może zerwanie jakichś stosunków z koziorożcem. Koniec współpracy z koziorożcem, bądź koziorożec czymś was zaskoczy. I plany runą. No, jakiś stres, kochani. Jakieś tutaj nerwy. Niepokoje. Coś wyjdzie nie tak. No, nie jest to dobry duet, od razu wam mówię. Uważajcie, żebyście się nie wplątali w jakieś oszustwo, w jakieś toksyczne historie, toksyczne relacje. Ktoś może was zdradzić, okłamać, oszukać, manipulować wami. Wpływać na was. Coś nielegalnego tutaj. Martwicie się.
Karty mówią ostudź jakiś zapał, bo wydaje mi się, że ryba się tutaj na coś nakręciła, napaliła, już tak dosłownie powiem. I po prostu jest tak pod tym podekscytowana, że chce to mieć już. Chce to mieć już, na już. Chce w to wejść, chce to rozwinąć. Nie wiem, czy to związek, czy nowa praca. Czym jesteście podekscytowani? Zrobicie wszystko, żeby postawić na swoim. Dużo ryzykujecie, a rodzina być może was ostrzega. Chcecie tutaj jakieś pieniądze być może też zawalczyć. No, do połowy czerwca wszystko będzie ładnie wyglądać, ale koniec czerwca, bach, niestety, jakieś straty. Jakaś nielegalna praca, jakieś czarne interesy, coś tutaj jest nie tak. Więc moi drodzy, zastanówcie się jeszcze, czy warto zmieniać. Jeżeli szukacie, jeszcze czegoś poszukajcie. Na pewno jakiś wyjazd nie dojdzie do skutku. Tutaj w tych relacjach tak samo. No. Widzę, że często gdzieś wychodzisz, rybko. Dobrze się bawisz. Tutaj być może poprzez znajomych kogoś poznałaś. Jest jakaś randka, jest jakieś spotkanie, jest ktoś nowy. Być może jest to osoba, która do ciebie dojeżdża, bądź ty do niej masz teraz dojechać. Nic z tego nie wyjdzie. Wyjdzie kłamstwo, wyjdzie zdrada, wyjdzie oszustwo. Nie daj się okłamać. Właśnie tutaj no, uważajcie na tego głupca. Żeby no, nie ufać każdemu, nie podchodzić tak beztrosko do życia, nie uważać na siebie, no, nie być osobą taką naiwną, infantylną, nie bawić się też czyimiś uczuciami, nie pozwolić, żeby ktoś z was robił głupca, żeby traktował was niepoważnie. Bo rodzina was przestrzega, tak mi się wydaje. Rodzina was przestrzega. Dobrze, kochani, więc tu jakieś romanse na pewno nie wyjdą. Co w stałych związkach? W stałych związkach wyjdzie jakiś romans. I od razu mówię, że ktoś ma kogoś, z kimś się dobrze bawi, być może często na drinka gdzieś wychodzi, na kawkę. I to trwa co najmniej od miesiąca. Więc moja kochana rybko, wreszcie się ocknij z jakiegoś letargu. Tym bardziej, że masz jakieś sygnały od najbliższych. Jakaś koleżanka może widziała twojego męża bądź partnera gdzieś tam. Może twój brat widział gdzieś twoją partnerkę bądź partnera. Są jakieś sygnały. Sąsiadka być może coś tam słyszała, coś tam widziała. Ale ty po prostu uważasz, że to są jakieś żarty, że to jest jakaś kpina. No to wreszcie trzeba coś z tym zrobić. Dokonać też wyboru. Jeżeli masz romans, rozlatuje ci się rodzina, bo no, być może masz niedojrzałego partnera też, tak? Który nie traktuje cię poważnie, męczysz się w tej relacji, bądź związałaś się z kimś, kto ma jeszcze relację. Tutaj uważaj, bo nic z tego nie wyjdzie, kochani. To kłamstwo ma krótkie nogi. Wyjdzie tutaj jakaś naprawdę drama na koniec czerwca. Nie chcę was straszyć, ja was tylko po prostu przestrzegam już teraz, jeszcze w maju, żebyście nie popełnili jakiejś gafy, żebyście po prostu myśleli, zanim coś zrobicie. Nie ryzykujcie w czerwcu. Nie bądźcie lekko duchem, który tak sobie o, na zasadzie co będzie, to będzie. Działam, bo tak chcę. I tutaj bardzo będziecie podatni na towarzystwo. Uważajcie, bo ktoś wam źle podszeptuje do ucha. Ktoś wam tu się do was uśmiecha, a może być tak, że za plecami cieszy się, jak macie jakąś skuchę życiową, więc naprawdę uważajcie. Zwłaszcza jak wam wiele kieliszków tutaj poleje. To wy jesteście takie rozwiązłe, takie szczere rybki. Wszystko opowiadacie o swoim życiu i ktoś to może wykorzystać przeciwko wam. Jeżeli pracujecie nad jakimś projektem, bardzo się staracie o coś. No nie wiem, jakiś projekt zawodowy, bądź nie wiem, związany z jakąś pasją. Coś, na czym, coś, co jest związane z waszym talentem. To tutaj będzie ciężko na koniec miesiąca też. No nie podoba mi się. Ta wieża z tym diabłem to są no, trudne jakieś energie. Coś runie. Coś runie. Będzie przy tym dużo zmartwień. Coś nie wyjdzie. Może przez jakiegoś koziorożca. Mhm.
Uważajcie, kochani, też na różnego rodzaju wypadki, ale na takiej zasadzie, że nie tam gdzieś drogowe, tylko po prostu, nie wiem, coś może spaść na Was. Wy możecie gdzieś tam się potknąć, przewrócić. No w górach jak będziecie, też uważajcie, zwłaszcza na burze, żeby gdzieś po prostu no, nie być w plenerze, jak będzie jakaś burza, tak? Awarie prądu. Żeby nie narażać się na niebezpieczeństwo. No dobra, to tyle chyba. Jeszcze nie powiedziałam, co w stałych relacjach. Aha, mówiłam, że w stałych relacjach może pojawić się dzidziuś, ale też mogą być jakieś kłótnie, bo coś się między Wami nie układa. I tutaj może być też tak, że rybka chce się wyprowadzić. Myśli o tym, żeby zabrać dzieci, się wyprowadzić. Stanąć na nogi, być niezależną finansowo, wspiera Was otoczenie. Zastanawiacie się, czy sobie poradzicie. No właśnie, i ta końcówka czerwca, która naprawdę, no to nie są fajne karty. Nie są fajne karty. Jesteście współuzależnieni od czegoś, bądź po prostu, no, Wasz partner bądź partnerka czymś Was zaskoczy. No, ma jakiegoś asa w rękawie i będziecie w szoku. Takie niezdecydowanie troszeczkę widzę i takie działanie pochopnie. Kochankowie, no jest jakieś uczucie, jest jakaś miłość, ale wydaje mi się, że to jest poza tą dziesiątką kielichów, no niestety. Dobrze, kochani, zobaczmy, co nam powiedzą tutaj karty z radą afirmacyjną. Wydaje mi się, że po prostu efektem, którym jest ta wieża, jest to, że jesteście w tym głupcu, że coś Wam umyka, że za bardzo jesteście jacyś naiwni, że no nie patrzycie pod te nogi, działacie w ogóle no nieracjonalnie jakoś, niemądrze. Musicie to jakoś sobie zweryfikować. O, proszę bardzo. Afirmacje macie: ufam swojej wewnętrznej mądrości. Wypełniając codzienne obowiązki, słucham mojego wewnętrznego głosu. Intuicja zawsze jest po mojej stronie. Wierzę, że tak będzie już zawsze. Czuję się bezpiecznie. No to, kochani, posłuchajcie w tym miesiącu swojej intuicji. Bo może jest tak, że tutaj jakieś sprawy nabiorą tempa. Szukaliście jakiegoś mieszkania na wynajem, bądź chcieliście kupić jakieś mieszkanie, no niestety. Albo się okaże, że to mieszkanie ma jakieś wady, albo ktoś Wam zabierze sprzed nosa. Ogłoszenie będzie nieaktualne. Jeżeli się staracie o kredyt, nie dostaniecie w czerwcu. Są jeszcze jakieś zobowiązania. Tutaj też właśnie, no nie uda się spłacić jakichś zobowiązań, bo mamy tą kartę diabła, tak? Czyli no, wydaje nam się, że jesteśmy z kimś związani. Ale znowuż diabeł to jest taka pozorna pułapka. Siedzimy w niej, bo chcemy. O, ta klatka jest otwarta, więc tutaj no być może trzeba się z niej jakoś uwolnić. Koniec jakiejś trudnej sprawy. Też tak może być, że kończycie coś. Bo wieża oczyszcza, po wieży przychodzi gwiazda. Wieża jest uwolnieniem, wybawieniem z jakiejś trudnej sprawy. Z tych krępujących węzłów, które Was gdzieś tam trzymały, przy jakiejś osobie, bądź przy jakiejś sytuacji. Raczej, kochani, skłaniam się tu już tak na koniec, definitywnie koniec, żebyście uważały na romanse, na związki, na nowe znajomości. Bo osoba, która mówi Wam, że jest singlem, na pewno nim nie jest, bo jest w tle rodzina. I może być zdrada w stałym związku, tak? I Wy się o tym dowiecie na koniec miesiąca. Jeżeli wyjeżdżacie w jakąś podróż rodzinną w czerwcu z dziećmi, albo i nie, bądź ktoś do Was przyjeżdża z dalekiej podróży, no tutaj może być odwołane to spotkanie, tak?
jakaś może być też awaria, nie wiem, gdzieś lecicie samolotem bądź gdzieś jedziecie pociągiem, no to może być na przykład odwołany jakiś lot, bo coś tam będzie, tak? Jakaś usterka, przełożony jakiś rozkład jazdy. No przygotujcie się na to i to będzie Was, no trochę takie niefajne emocje związane ze zdenerwowaniem, z zależnością od kogoś, no bo co, no sami nie wsiądziecie w łódkę i nie przypłyniecie, tak? Czy no na piechotę nie wrócicie, tylko no jak już polecieliście w jedną stronę, to musicie w drugą. Więc tutaj uważajcie, no jakieś będą zaskakujące, trudne sprawy, które no mogą zdenerwować. Nie wszystko wyjdzie tak, jak powinno. Z pracą ja bym się jeszcze wstrzymała. Mimo, że już macie dosyć, chcecie złożyć wypowiedzenie, ale to by było głupotą teraz. Bo tutaj nic z tego nie wyjdzie. Natomiast, no jeżeli chcecie otworzyć swój własny biznes, zastanówcie się, z kim współpracujecie. Dobrze, kochani, to tyle, już nie przeciągam. Pamiętajcie, to jest czytanie ogólne. Może tylko dla jednej rybki, może dla kilku. Każdy z Was ma inne życie, więc to na pewno nie jest dla Was wszystkich. Przestrzegam Was tylko przed głupimi decyzjami, bo jesteście w karcie głupca, czyli pewnych rzeczy nie widzicie, nie macie takiego zaworu bezpieczeństwa w sobie w czerwcu. Więc żeby się po prostu nie pomylić, bądź później nie żałować jakichś podjętych decyzji. Raczej spraw urzędowych, sądowych tutaj nie widzę. No z kimś tam bijecie się, walczycie o kogoś, ale raczej to jest chyba dotyczące miłości. Natomiast jeżeli chodzi o pracę, może zabiegacie jakieś stanowisko, może chcecie się gdzieś dostać. Ktoś napisze, się odezwie, ale no niestety chyba nic z tego nie wyjdzie, więc musicie szukać dalej. A jakieś ciekawe oferty są? Są jakieś ciekawe oferty. Dobrze, moi mili, wszystkiego dobrego, wspaniałego, udanego czerwca Wam życzę. Spełniajcie się, róbcie wszystko to, co Wam służy, co czujecie, że jest dla Was, że tak powinniście zrobić. Tylko uważajcie na tego głupca. Dwa razy się zastanówcie. Już bym wolała, żeby to był wisielec, bo wisielec odkłada coś w czasie, bo on właśnie jeszcze musi pomyśleć, a głupiec idzie na żywioł, nie patrzy. A później płacze, bo spadnie z tej wieży i się potłucze, poobija i siniaki leczy. Więc unikajcie tych stłuczek, kochani. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.